Hej moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku naszego wyzwania biznesowego sezonu trzeciego. A będzie to tym razem sklep, ja to nazwałam sklep ze sztuką, tak ogólnie, bo w sumie nie wiedziałam jak to dokładnie nazwać, bo niby to jest galeria, ale czy w galerii się sprzedaje obrazy? Niby też, ale no, nie wiem, ja to nazwałam sklep ze sztuką, a dokładniej nasz sklep się nazywa Beartrice. Czy coś takiego. Beartrice. Tam będziecie mieli napisane pewnie gdzieś, jak ja sobie to wymyśliłam. No ale to jest najmniej istotne w tym momencie. Propozycji było wiele, chyba najwięcej osób było za tym, żeby zrobić sklep z odzieżą, butik, czy coś takiego. Ale jednak stwierdziłam, że spróbujemy na razie zrobić coś właśnie takiego z obrazami. Głównie z obrazami. No, uznałam, że to jest całkiem ciekawe. Jeszcze tego nie miałam. I chciałam spróbować na początek właśnie. A jak to tam pójdzie, to się okaże, bo jeszcze, jak mówię, nigdy takich rzeczy nie robiłam. Jeszcze musimy sobie ustalić, co jest na sprzedaż. Oczywiście wszystkie obrazy. Tu też mam nadzieję, że mi się tu nic nie będą blokowali, bo... No powiem, ciężko było... Tak poustawiać, wiecie, żeby simom to pasowało. Trochę się obawiam, ale to też sprzedamy. Tutaj nie, bo będą mi chodzić za plecami. Spróbujemy jeszcze to. No, kanapy nie sprzedajemy. Tutaj chyba wszystko zaznaczyłam, co trzeba. I chodźmy na górę. Muszę wam powiedzieć, że nawet mi się podoba to, co stworzyłam. Jest całkiem. To też talugi sobie wzięłam na sprzedaż. Tu jeszcze jest obraz. Tu. I wzięłam też kilka rzeźb. Może ktoś się skusi, kto wie. Tak, w łazience nie zrobiłam światła, ale to już szczegół. Myślałam, że to jest coś nierówne, ale okej. No i tak jest skromnie, bo już trochę się bałam, powiem wam, że zabraknie mi kasy. Bo tak myślałam, że mam dostępne tylko do 70 tysięcy, okazało się, że bada tam maski trany aż 80 tysięcy ponad, więc jeszcze mogłabym coś spokojnie tutaj dorobić, ale dobra. Jest skromnie, tak i myślę, że jest i tak ładnie, całkiem. Jak na startowy biznes, to myślę, że jest naprawdę super. No i cóż, chyba pora zaczynać. Włączmy sobie grę. On się chce z nami przywitać, no to już go powitamy. No niestety musimy mieć cały czas tak ściany do góry, bo wiecie, obrazy i tak dalej. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będą jakieś problemy mieli. Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Powolutku. Niestety będziemy musieli chodzić na górę, ale już trudno. Muszę pamiętać o tym po prostu, żeby wchodzić na górę. Że tutaj też będą klienci. Troszkę się nalatamy, ale chciałam, żeby to trochę wyglądało inaczej, no bo ciągle iść na łatwiznę i ciągle wszystko na parterze. To wiecie. Wiecie, jak to jest. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Że się wzbogacimy na tym biznesie. Przede wszystkim. Bo jak już nad tym się nie wzbogacimy, to ja już naprawdę nie wiem. Okej, tutaj nie ma problemu z tym. Jak widzę. A mamy zniżki na towar, więc myślę, że ten... Spróbuję też oczywiście coś z Beatką malować, tak w międzyczasie, ona tej kreatywności w ogóle nie ma. No ale sobie rozwiniemy, patrzcie jak ładnie sobie wszystko rozwija dzięki tej pracy. Potem będzie wykoksana. Do niego możesz jeszcze raz iść. Potem możesz jeszcze raz iść do niego. A możesz im pokazać na przykład tą rzeźbę. Możesz pokazać. Jakbyś pokazała mu. Wiecie, te rzeźby są naprawdę drogie. No, my jesteśmy na plusie, więc jest dobrze. A no tak, jeszcze nie powiedziałam, że Beatka zmieniła swój wygląd. Jak widzicie, diametralnie zmieniła swój wygląd. Piękna Beata. Ma takie różowe włoski. O, tutaj trzeba przyjąć pieniążki. Właśnie niestety troszkę polatamy góra-dół, ale wiecie. Dobra, pokazała mu to. Dobra, ty mnie się nie przyglądaj, chłopie. Odmawia zakupu, to nie. Za drogo dla ciebie, nie? Przepraszam, że tak długo musisz czekać, cypek. W sumie mogłabym już zatrudnić sobie jakąś kasjerkę. Sama nie wiem.
już zobaczymy w ogóle, jak pójdzie nam z tą kasą. Ile nam wpadnie? 112. I 112, no to... O, 712, 702, ładnie, ładnie. To może kupić, zatrudnimy, co? Weź, Beata, zatrudnij kogoś. Zatrudnimy sobie kasjerkę. Albo kasjera. Rank oni żadnych nie mają oczywiście. Kreatywność, sprzątanie, gotowanie. Tych wszystkiego po trochu. Ty nic nie masz, ale się nauczysz, tak? Chodź. Damy jej szansę. No trudno, że ma. Będzie miała nową. I ja tam się nie patyczkuję. Zatrudniamy ją. W ogóle nie wiem, jak ona ma na imię. O, nasza Ola. Ole, to musimy zrobić kierowniczką. Ja tam muszę zajrzeć poza nagraniem do naszych biznesów. Troszkę tam pozmieniać, bo... Tak, a ten pan, moi drodzy, o, właśnie on, był moim królikiem doświadczalnym, jak chciałam początkowo otwierać salon piękności, tak. I ten pan właśnie dostał darmową przemianę od Beaty, także tak. Ja już nic nie mówię. Tak było. Ona nie przyjdzie, nie muszę ją wezwać. Dobra, wezmiemy ją już od jutra. Na razie nie ma tylu klientów, więc sobie poradzi Beata sama. Pięknie, mamy pierwszą gwiazdkę! I co, idziemy? Za wiele już nie mamy. Dobra, wykończmy tą motywację. Wykończmy. Proszę bardzo, mamy wszystko, co pan sobie życzy. Wszystko mamy. No, ładnie nam schodzi. Beata już tutaj znana, nie ma co tutaj ten... Wszyscy wiedzą, że biznesy Beaty są najlepsze. Pewnie nikt nie będzie chciał kupować tych drogich rzeźb, kurczę. Jestem ciekawa, jak nam pójdzie w ogóle teraz to, czy... Tutaj nikogo nie ma? Czy będzie też tyle odcinków, bo pierwszy sezon miał chyba 10 odcinków, a drugi miał 9, więc jestem ciekawa, czy ten będzie miał mniej. Wszystko się okaże, niebawem. Na razie klienci są zadowoleni, zobaczcie. Beata po prostu jest mistrzem przekonywania. Dlatego szkoda mi zatrudniać kogoś innego na sprzedawcę, ale z drugiej strony, jak sobie zdobędą rangi, to mi... Pisaliście, że jak zdobędzie złotą rangę sprzedawcy, zdaje się, czy coś takiego, to będzie mogła zostać kierownikiem i wtedy będę mogła ją zostawiać samą biznesem i będzie się tutaj coś kręciło, tak? Bo na razie z tamtych biznesów, jak mnie tam nie ma, to nie mam żadnych zysków. Dlatego zobaczymy. W sumie zobaczcie, nie wiem, czy ja potrzebuję jakichś pracowników. Sama sobie świetnie radzę. I ona się dobrze czuje i w ogóle już 13, 14. O, niebieska reklamówka. Zostawisz trochę hajsu. Już nie pamiętasz, co ci zrobiłam z twarzą, nie? Tobie się podoba ten makijaż, widzę. Chyba jeszcze prysznicę na tamtej pory nie brał. Pokażcie mi to, no patrzcie, jak nam się kręci. 2000 ponad już zarobiliśmy za te obrazy, więc... No ale wiecie, jeszcze nie wiadomo, jak będzie z uzupełnieniem towaru, czy nam się to zwróci. Bo oczywiście wszystko jest drogo, nie? Jest, dobra. Ale mamy zniżkę na towar maksymalną, więc spoko, spoko. Będzie dobrze. Teraz to już... Jesteśmy tak wykoksani po tych dwóch biznesach, że wiecie.
troszkę przyspieszymy, bo tutaj tylko trzech klientów, to nie ma co się cackać. Szkoda, że na górę nikt nie wchodzi. Tu są chyba też, no, troszkę rzeczy. O! Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle zdecyduje się. Mamy już drugi poziom! Za dużo wyboru nie mam, więc wiecie. Jeszcze mogę! Okej, okay, ale to jest drugi poziom, nie? Tak, drugi. Tutaj mi za ten... FPS-y mi zasłaniają. Nie widzę, ale dobra. Co tam chcesz rzucać piłką? Beata, ogarnij się. Idź na górę. Za tym kolesiem. Przydałby się ktoś... z gazety. Albo jakiś, wiecie, znawca sztuki. No, tutaj spada już złoty poziom. W sumie chyba się nie opłaca nawet, żeby ona sama malowała te obrazy. Nareszcie chodzą na górę trochę. Tak, mam ten obraz na górze. Wszystko mamy, proszę pana. Wszystko, co pan sobie życzy. Pokaż mu, a potem przyjmij pieniądze. O, jeszcze mu nie pokazałaś, dobra. Beata jest wyćwiczona, to raz, dwa to zrobi. No nie, już nie chcę zobaczyć. A, bo ten obraz już został sprzedany. Tutaj trzeba pomóc panom się... W ogóle zauważyliście, że sami faceci przychodzą? Normalnie nie wiem, chyba dlatego, że lecą na Beatkę. Już? Tak szybko ich tutaj... załatwiłaś? Dobra, on już jest niezadowolony z życia, więc... skończyła się dobra pasja. Dobra, dobra, przyjmij pieniądze. Beata, nie podoba ci się? Masakra. W ogóle tu ciągle taka sama muzyka leci. Wiecie, czy da się ją zmienić jakoś? Bo szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Sprawdzałam te inne głośniki, ale chyba leciało to samo. Myślę, że tak do 20 pociągnę ten dzień i zamykamy na dzisiaj. Bo patrzcie, jak nam towar już znika z półek. 30 tysięcy, a zaczynałam chyba z 20, co? Jakoś tak. Ponad 20, no. Jemu brakuje rozrywki. No ale co ja mu poradzę, to nie jest żaden klub. A ten idzie do kibelka, dobra. Sprzedaż, jeszcze raz mu daj zwykłą, może się nie obrazi. No i co, w pierwszy dzień dwa poziomy? Nieźle, nie? No kupuj pan i zamykam lokal. Ona też chce się, no niech idzie. Zasłużyła. Może wam pokażę z bliska. Chociaż teraz nie, może jutro wam pokażę, jak te obrazy, jak uzupełnię towar. O, ktoś jeszcze przyszedł. Sami faceci, sami faceci. No i tak, to są takie tańsze rzeczy, więc wiecie. Uuu, 3C, uuu, dobra, wezmę go. Idź, przyjmij pieniądze. Tacy klienci, w ogóle dzieci simowie pracują, że mają tyle hajsu. Dobra, ja sobie pozwolę już zamknąć lokal. Zamkniemy na dzisiaj. 3000, o rany, fajnie. Zamykamy lokal. Tak, moi drodzy. No i cóż, ja teraz z Beatą uzupełnię towar. Uzupełnimy towar i widzimy się kolejnego dnia. Także zaraz do was wracam. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy dnia kolejnego. Beata otwiera lokal i tutaj ma do pozbycia się karaluchów. Także raz, raz. To szybko, może zdążymy przed klientami. Super, wyrzuć to. Przyszła nasza kasjerka, to jest Małgorzata Rybak. Tak ją oto ubrałam. Proszę bardzo. Elegancko, wiecie. Sztuka i tak dalej wymaga. I tak miałam wam pokazać chyba, jak te obrazy w ogóle wyglądają. Więc coś takiego mamy w sprzedaży, moi drodzy. O. Tutaj to w ogóle chyba Bella ćwir z jabłkiem na głowie. Nie wnikam. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Niektóre są z modów, na przykład te, jak widać, są bardzo tanie.
Wiadomo, że te z gry są droższe. Te duże są fajne bardzo. I tutaj są takie. Tu chyba są najdroższe na górze, z tego co widzę. Obrazy. Dlatego tak rzadko tu ludzie zaglądają. A te rzeźby to w ogóle nie wiem, czy jakąkolwiek sprzedam. Ale okej. Okay. Tak, postawiłam tutaj sztalugę taką, żeby sobie Beata mogła ćwiczyć malowanie też. Bo chciałam, żeby... Tak wpadłam na pomysł, żeby właśnie Beatka malowała portrety klientów. Jeśli będzie taka opcja w ogóle, to spróbujemy to zrobić, ale najpierw muszę sobie podnieść kreatywność, bo jak widzicie, licho. Licho. O, Cyryl przyszedł. Znaczy, nie Cyryl, tylko Wolfgang. Kurczę, człowieku. W ogóle te obrazki, jakie uzupełnia, w drugą stronę się ustawiły. Spoko. Oni mi tu przychodzą i wydają pieniądze, a ja potem nie mam, nie? W rodzince. Dopiero co ostatnio wyciągałam z ich wyposażenia ciasta. Może okej. Okay. Skoro już przyszedł, na co patrzysz przynajmniej? 146, jeszcze chyba na wasz budżet to zniesie. Co mam nadzieję przynajmniej. Mógłby przyjść jakiś dziennikarz. Kto do ciebie dzwoni? Znowu. Ej, mamy trzeci poziom. Coś czuję, że to będzie... bardzo krótka. To będzie bardzo krótka... krótki sezon. Chociaż nigdy nie wiadomo. Nie ma co się cieszyć zawczasu. Jak to się mówi, proszę nie chwalić dnia za... przed wschodem słońca. Zachodem, Boże, co ja gadam. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Ale wiecie co? Tak nam dobrze idzie. Zastanawiam się, czy nie zatrudnić sobie drugiego sprzedawcę, żeby sobie nabijał, wiecie, rangi i potem mógłby sam tu pracować, nie? Jeśli to tak działa, tak jak myślę. O ile właśnie tak to działa, bo nigdy jeszcze w sumie tego nie robiłam. Nikt na górę się nie skitrał? Nie, bo tu za drogo, nie? Coś czuję, że ta góra będzie tak stała, pusta. Wszyscy kupują te literki, a może... O Jezus, jaka tu kolejka się zrobiła. Nie zawiedź mi, mam gorzata. O, biedna. Co ja mogę? Czy ja mogę ją jakoś zmotywować? Coś tam? Nie za bardzo. Zrobimy to tak. Ja to zrobię szybciej niż ona. Dobra, już. Niech już będzie. Dobra, damy jej szansę, nie będę taką surową właścicielką. Ona się dopiero uczy. Ja wiedziałam o tym, więc... Nie mogę wymagać. Plus 15? Bo chyba powinno być minus 15 za jej pensję. Albo mi się coś przewidziało. Ja już po prostu widzę, co chcę widzieć. Biedna. Ale uczy się, tak? Do 15 z nami posiedzi, a potem ją wyślę do domu już. Albo dam jej, żeby pracowała jako sprzedawca. To nie jest głupi pomysł. W sensie nie sprzedawca, no sprzedawca, tak jak Beata, no. Tyle pomysłów. Tylko nie wiem właśnie, czy ona mi gwiazdek nie steguje. Ale to zobaczymy w kolejnym odcinku, bo już dzisiaj jest i tak już zmęczona dosyć. Nikt nie chce na górze kupować.
ręce? Iżdę? Tubę? Habaś! O, idzie ktoś na górę. W końcu. Biedna Małgorzata, szkoda mi jej. Tutaj ktoś w świecie, jakiś większy koneser widzę. O, 5000, kochana. Ja cię tu muszę przekonać. Ten kot wiedźmy mi się strasznie baguje, nie wiem od czego. Może czekajcie, oceń, nastrój. Zobaczymy, czy ma dobry nastrój. W dobrym nastroju jest. Chodź jeszcze raz spróbuj do niej zagadać. Musimy ją wysłać na przerwę. Niech sobie idzie odpocząć do domu. My tu ogarniamy już o 20. Dziękuję ci za dzisiaj. Jutro spróbujemy nowego zadania dla ciebie, moja droga. Odpocznij. Tak, ja tutaj mam wielkie plany dla niej. O nie. A już tak dobrze szło. Teraz chcę rzeźbę. No, może być i rzeźba. Jedno i drugie drogie. Tutaj widzę, przyszli w końcu wymagający klienci. Na dole nikogo nie ma? Jest. Idź mu pomóż. Już idę do ciebie. Czego on szuka? Mam nadzieję, że będzie to. Jeszcze. Jest. No i super. Kupiła! Kupiła! Super, powiem wam, że super. Trzeci poziom. I jesteśmy na plusie, więc czwarty poziom, okej. Spoko, ta seria może mieć sobie 5 odcinków. Ten sezon właściwie, a nie seria, co ja gadam. Aż powiem wam, przyjemnie się nagrywa, naprawdę. Jak tak dobrze biznes się kręci. Aż chce się to robić. Zdecydowanie. Beata to nasz wrecking biznesu. Same plusiki, super. I klienci zadowoleni. Ryszard i jego twarz. Przyjmij pieniądze. Szybko. Bo tu kolejka się zrobiła, a oni mają drugie rzeczy w torbie. Dobrze, że Bata jest obiegana w kasie. No, kochani. Nie! Głupi człowiek. Głupi sim. Przez tą wiedźmę. To przez tą wiedźmę. Na pewno przez tą wiedźmę. Beata. No. Jest mi teraz przykro i zamykam to. Bo już 20. Jest mi przykro teraz. No trudno. I tak jest dobrze, bo jest czwarty poziom i jesteśmy na plusie, zobaczcie. Zarobiliśmy dzisiaj 14 tysięcy! Czy to wczoraj i dzisiaj? Nie wiem. Nie wiem, ale to jest dobrze. Jest bardzo dobrze, nasz najlepszy biznes jak do tej pory, więc tak. No cóż, na dzisiaj to było tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał mój odcinek oraz mój nowy biznes. I że będziecie oglądać dalej. A tymczasem Beata będzie uzupełniała to towar. I
my się słyszymy w kolejnym odcinku. Także dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!